Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną JJ-ka. Moi drodzy, dzisiaj razem z JJ-ką będziemy odgadywali, jakie oczy należą do jakiego zadymiarza. Wy możecie bawić się również razem z nami, ale umówmy się tak, jeżeli odgadniecie chociaż jedną parę oczu, zostawiacie łapeczkę w górę. Sprawdźmy, ilu zadymiarskich geniuszy jest pośród nas. No i oczywiście napiszcie w komentarzu, które oczy sprawiły wam największą trudność. Dzisiaj razem z JJ-ką rywalizujemy o Megaboxa. No i zobaczymy, kto z nas ma większe pojęcie o zadymiarzach. Ma większego skilla. O! Moi kochani, ja idę na pierwszy ogień. Odgadywanie oczu zadymiarzy wbrew pozorom nie jest takie łatwe, więc trzymajcie za mnie kciuki. I oczywiście napiszcie w komentarzu, czy jesteście Team Farel, czy Team JJ-ka. A teraz lecimy. Okej, te oczy... Wydaje mi się, że to jest kruk, ponieważ on ma tak szeroko rozstawione oczy i na środku tutaj ma taki szeroki dziób, więc to musi być kruk. Proszę, żeby to był kruk. Proszę, żeby to był kruk. Wiedziałam, no. Tylko kruk ma takie, wiecie, na boku oczy. To jest Max? Chociaż w sumie teraz już nie jestem pewna. Ale to musi być Max. Tak jest, to jest Max. Ja się zastanawiałam, dlaczego te oczy są takie zadymione, a to dlatego, że ona ma kask. I to jest przez szybkę, nie? O Jesus, i to... To musi być Mortis chyba. To jest chyba Mortis, no. Tak jest, oczywiście, przecież tylko Mortis ma takie pomalowane eyelinerem oczy na czarno. No co, przecież to jest easy, to jest takie łatwe. To jest Mr. P, moi drodzy. Tak? To jest... Proszę, żeby to był Mr. P, bo zaraz się okaże, że nie. Tak, no oczywiście, no a jak żeby inaczej? To było easy, co nie? To też jest łatwe, bo ma fioletowe powieki, a fioletowy, jaka może być fioletowa postać w Brawl Stars? Ems i jeszcze ma takie te rzęski na dole, wiecie o co chodzi? To nie była Ems, to była Penny! Co? Straciłam punkt, dobra, co to jest? Co to może być? Jejciu, nie wiem, nie wiem! Piper, serio? Dlaczego ja tego nie wiedziałam? Piperka. To jest Poco. To jest na 100% Poco, bo już widzę po tych kostkach naokoło oczu. Ej, straciłam dwa punkty! Najgorzej! Dajcie znać, czy też się pomyliliście w tym, co ja. Dobra, to jest Poco. To było proste. W sumie skin do Poco. O matko. Zawirusowany 8-bitowiec. Chyba. Nie wiem. Tak? Nie. Nie wiem. El Primo! Co? W życiu bym nie powiedziała, że to jest El Primo! W życiu bym tego nie zgadła, no to jest proste, to widać, że to Rosa, bo okularki, wiecie, wściekły wzrok, zadymiara. To jest Rosa, 3 punkty w plecy, nie no, najgorzej. Tak, to jest Rosa. Jezu, co to może być? Frank? Nie, nie Frank. Nie ma, nie wiem. Przecież to było oczywiste, że to śpiący Sandy, jak miał jedno oko zamknięte. Nie zgadłam 4 par oczu. Ja się nie mogę nazywać Brawl Starsową zadymiarą. Teraz czas na Farela. Mam nadzieję, że on zdobędzie jeszcze mniej punktów ode mnie. Co tu się stało, że JJ-ka nie odgadła 4 postaci? Wow. No dobra, sprawdźmy, jak mi pójdzie. Okej, okay, pierwsze oczy. To jest proste, tak szeroko oczy rozstawione, no to ma kruk, to będzie szedł dziób. No to łatwe, no to łatwe. Pierwszy punkcik będzie. Tak jest, mamy pierwszy punkt. Easy. Dobra, kolejne pytanko, dawajcie. To są oczy. O mamo. Takie duże oczy. Jeju, Max. Faktycznie, to przecież Max. Przecież Bi ostatnio była, mówię, to nie była Bi na pewno. Aha, dobra. Złe oczy. To jest Mortis, 100% Mortis. To na pewno nie jest Bu, to jest Mortis. Tak jest, dobra, mamy Mortisika, easy. 2 punkty, tak? 2 punkty, dobra. Jedna skucha. Nie, no to... To jest... jak on ma... Mr. P! Mr. P to jest. Tak? Tak jest, dobra. Gdybym miał okulary, to był agent Pi. Ej, to ciekawe by było w sumie. Można byłoby się pomylić. Fioletowe oczy. Co jest fioletowe? Tara? Jean?
Nie wiem. Ojeju. Penny. Naprawdę to była Penny. O! No to jest proste, bo to jest ta. Piperka. Piperka to jest. Blondynka, blond brwi. Tak jest, dobra. No to to było w miarę łatwe. No i okej. Ile mam skuch? Dwie, tak? Chyba. To jest od Poco, ale od pirata. Bo Poco by miał kwiatki, a to jest piracki Poco. Tak jest, mamy to. Dobra. Najsik. Czy coś będzie jeszcze? Jest, jest jeszcze coś. Cicho. Od czego są takie oczy? To jest... Nie no, Tara ma jedno oko. Nie mam bladego pojęcia. Aha. El Primo ten zły. Ojeju. Nawet nie wiem, jak się skin nazywa. No to to proste. Hello, hello, hello! Rosa. To to łatwe, bo okularki wiadomo, nie? To łatwo rozpoznać. Nie ma chyba innego zadymiarza w takich okularach jakby korekcyjnych. Tak mi się bynajmniej wydaje. I tutaj, moi drodzy, mamy na jedno oko patrzącą postać. Sandy. Sandy śpiący, tak? Tak jest, dobra. Czyli czekajcie, ile miałem błędów? 3, o ile się nie mylę. I chyba wygrałem. Chyba wygrałem. Po podliczeniu punktów udało mi się wygrać. Gratuluję, JJ-ka. Dobra była walka. Powiedz mi teraz, jakie oczy sprawiły ci największą trudność? Tak, na pewno byłam 100% pewna, że to jest Ems z tymi oczami Penny. Tak, ja też kompletnie zapomniałem, że w ogóle istnieje taka postać jak Penny. I mega mi trudność sprawił jeszcze El Primo, ale to jest El Rudo Primo? Nie, jak się nazywa w ogóle ten skin, nawet nie pamiętam. Też nie pamiętam, ale ja byłam pewna, że to jest zawirusowany ośmiobitowiec. Zawirusowany ma zielone. Ja nie pamiętam taki. I jeszcze na końcu Sandy z tym przymkniętym okiem, to tak kojarzyłam. A ja akurat udało mi się to odgadnąć. No także, no jednym punktem wygrałem, ale wiecie co, moi drodzy, ja mam full konto i stwierdziłem, że nie ma sensu otwierać u mnie megaboxa, bo i tak nic nie wypadnie. A być może u JJ-ki coś wyleci, więc wiecie. Tak, to ja mogę przegrywać. No dokładnie, każdy tak chyba może przegrywać. A to sprawdźmy, co u JJ-ki na koncie słychać. No i trzymajcie kciuki mocno, żeby jej coś ciekawego wypadło. Okej, jesteśmy już na moim koncie. Ja mam dzisiaj w sklepie Star Power do Barley'a, dzięki któremu mój Barley będzie miał 140 punktów obrażeń, zadawał więcej za 2000 monet. A to poczekaj, może pierw otwórz megaboxa, może akurat ten Star Power ze skrzynki wypadnie, to by było ciekawe. Ale mam 9200 monet, a one mi się do niczego nie przydadzą, więc wolę wydać no te monety. Racja. A żeby mi może jakiś lepszy Star Power wypadł z megaboxa, więc najpierw otwórzmy sobie Star Power. I mamy to, mamy to. I mamy to, i za chwilę sobie zagramy gierkę i może go przetestujemy. Tak, weź sobie od razu ubierz ten skin, znaczy ten Star Power do Barley'a, ale pierw otwórz megaboxa. Dobra. I otwieramy megaboxa i uwaga! I juhu! 523 no. monety i 3 bilety na wydarzenie. No niestety, nie pykło. Dramat, dramat. Okej, moi drodzy, lecimy w starcie duo! Ta jest! Tutaj nie ma skrzynek, więc trzeba atakować od razu przeciwników. Mamy 8-bita. Uważaj! On jest z brokiem, więc tu można... Patrz, dawaj! Od razu ich jedziemy. Tego 8-bita wyjaśniam. Leży. O, ładnie! Ale żeś porobił! Bo tam jeszcze Ems go mega mocno obiła. Próbuję obić trochę tego broka, no, ale... No, broka musimy uważać. Wymija. Dobra, ja idę na drugą po prostu... Mańkę, nie idź za mną. Stań sobie za swoją górką, żeby nas naraz nie ściągnął ultem później, wiesz? Gdzie on jest? Tutaj jest i ośmiobitowiec się zrespił. Musisz mi pomóc tego ośmiobitowca zabić. Ośmiobitowiec znowu wraca. Za światy. Dobra, uważa, ma ulta, ma ulta. Dobra. Ha, nie zdążył, nie zdążył. Pięknie, pięknie. Rzucam tutaj naszego bocika, wierzę. Dobra, nice. Sprawdzę krzaczki. No, sprawdź, sprawdź. Jest, Poco! Da Poco! Bomba, bomba, bomba. I jeszcze raz leży. Dobrze, dobrze. Pam, pam. Ja muszę to skroić, muszę to skroić. Dobra, mamy dwa cuby. Trzy już, dobra, okej, okay, git. Dobra, ten ośmiobitowiec tu jest, pam. Dobra, rozwalone. Masz ulta, ultuj, ultuj. Dobra, koks total. Ale ich dojechałam. Wielki start. Bazę rzucam od razu, tutaj gdzieś blisko. Uważaj, bo słyszeli. Trzeba uciekać. Dobra, zultowałaś się. Nie, nie trafiłaś. Nie, nie trafiłam. Dobra, a! Walizka! Jest, dobra. Udało się. Dobita. Jeszcze tylko max, tak? Bi. O kurde, ona będzie mocno biła. Nie, leżę. Nie. Damy, nie, w prawo uciekaj. Uciekaj w prawo, jak najdalej. Idą po mnie. Czekam na ciebie jeszcze 3 sekundki. Dobra, git. Zajmiemy się pierwszeli, wiesz?
Dobra, padła. Okej, okay. Git. Myślałem, że ta B mnie zabije, ale mówię, dobra, ryzykujemy, nie? Idź z tamtej strony na nią. Uważaj tylko, bo ona zaraz cię wyczuje. Dobra, zultowałaś ją? Tak, ale jeszcze Shelly została. Nie no, Shelly jest już na lajcie do porobienia, hop. Dobra, bot ją dojeżdża. Jeszcze dostanie swe fajerwerki. Woohoo! Pięknie, dobra, ugrane. I to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Druga część takiego odcinka jest na kanale JJ-ki, więc wbijajcie do niej na kanał. Link oczywiście jest w opisie, albo tutaj macie film przypięty gdzieś w karcie. A my, moi drodzy, z wami się dzisiaj żegnamy. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na nasze social media JJ-ka oraz Farel YouTube na Instagramie. Trzymajcie się. Cześć. Hej.